GT od Kia jest, kombi od Porsche też jest, a pick-up od Mercedesa? Proszę bardzo. Mercedes pokazał światu coś, co nazywa pick-upem premium. To Mercedes klasy X. Zacznijmy od rzeczy prostych. Czy to jest pick-up? Jest. A czy jest duży? Jest! A czy ma potężną moc? No, ma. A czy jest terenowy? Jest. Ale czy jest wygodny i prestiżowy? Jest. A czy radzi sobie w warunkach asfaltowo-miejskich? Dostatecznie. Można powiedzieć, że Mercedes wchodzi w zupełnie nowe buty, ale robi to z prawdziwym przytupem. Jeżeli komuś wydaje się, że klasa X to bulwarówka z paką i błyszczącą gwiazdą na grillu, no to ma rację, ale tylko trochę racji. Gwiazda na grillu jest, paka też, ale bulwarówką bym tego na pewno nie nazwał. To w pełni funkcjonalny pick-up z odrobiną premium w kabinie. Co do tego bardzo rozsądny diesel z bardzo, niestety, tylko przyzwoitym spalaniem, prostą skrzynią biegów i fajnymi właściwościami terenowymi. A co więcej, ten samochód na asfalcie wcale nie zachowuje się jak dzikus prosto z lasu. Można powiedzieć, że to taka deklaracja. Zawsze marzyłem o Mercedesie, no ale potrzebuję pick-upa. No, teraz można to połączyć. Jeżeli ktokolwiek miał zrobić pick-upa premium, no to mógł to być tylko Mercedes, no i stało się. No i jak to mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy. Na dzisiaj to tyle. Max Jazda na pewno powróci. Do zobaczenia na drogach. Pa, pa. Hity na Maxa.